Dzień dobry, moi drodzy, jestem na obwodnicy Chorzel, którą powiat przasnecki wykonał w tej kadencji właśnie. Dużym wysiłkiem finansowym, bo to jest ponad 30 milionów złotych z budżetu powiatu. To takich inwestycji się nie spotyka w samorządach lokalnych, żeby naraz tyle zrobić. Tu jest już zrobiony most, cała obwodnica, tylko trzeba ją włączyć do dróg wyższego rzędu i w 2023 roku pozyskaliśmy dofinansowanie na włączenie tej drogi, zbudowanie ronda przy drodze wojewódzkiej, na którą za chwilę się udamy, przy strefie gospodarczej, i z drugiej strony Urząd Marszałkowski ma wykonać włączenie. Przenosimy się. Jesteśmy na budowie ronda, które powstaje tutaj przy strefie gospodarczej na drodze wojewódzkiej i łączy tą właśnie obwodnicę, która się kończy w tym miejscu, właśnie z drogą wojewódzką, żeby można było wjechać na tą obwodnicę. Ponad 5 milionów złotych powiat przasnecki zdobył z samorządu województwa mazowieckiego na wykonanie tu tego ronda, które już będzie zrobione do kwietnia. A z drugiej strony czas na ruch samorządu województwa mazowieckiego, żeby w Rębilinie zrobić drugie takie rondo i będziemy mieli coś, co nie udało się zrobić w poprzedniej kadencji. Budowa stanęła i mówię wam, to jest wielki sukces dla mieszkańców całej gminy Chorzele i powiatu przasnyskiego, że ta obwodnica została zbudowana, a teraz jest włączana do ruchu.